Dzień dobry. Dzisiaj Bloomsday w Łodzi, 16 czerwca 2023 roku. W Teatrze Komedii Impro w Łodzi, na łódzkim Ofie. James Joyce, kulinaria, seks, intelekt i przede wszystkim inteligentna rozmowa. Rozmowa z Maciejem Świerkockim, tłumaczem Ulyssesa Jamesa Joyce'a i laureata nagrody imienia Tadeusza Kwarmińskiego w 2022 roku. Zapraszam serdecznie. Liczną publikę na dzisiejszym spotkaniu, ale wierzę, że Ulysses jest ciężkim tematem, natomiast na pewno są tutaj zgromadzone osoby, które ten temat interesuje. Jest to literatura na pewno niszowa, tak jak nasz festiwal się stał w tym roku, ale muszę powiedzieć, że jestem ogromnie zaszczycona obecnością pana Macieja Świerkowskiego, który tego wielkiego, nie dość, że tłumaczenia Ulyssesa, to jeszcze książka Łódź Ulyssesa, do której nawiążę. Witam pana profesora płóciennika Jarosława, który poprowadzi to spotkanie. Przed nami czy też obok mnie siedzi człowiek niezwykle zasłużony dla polskiego tłumaczenia, również zasłużony dla miasta Łodzi. I na dodatek ostatnio wydał Łódź Ulyssesa, który gra słowem Łódź, bo Maciej pochodzi, mieszka w Łodzi, ale oczywiście Łódź Ulyssesa to jest ta Łódź, którą podróżuje się w trakcie Ulyssesa Joyce'a przez Dublin. I nie tylko przez Dublin, bo to jest sprawa jakiejś tam też alegorii. Z tego co wiem, organizatorzy festiwalu wymyślili taki wątek, jutro czy pojutrze będą pytać, co można zrobić w jeden dzień przez 18 godzin w Łodzi. I ja sprawdziłem, co można robić w Dublinie w 1904 o godzinie 18 w Ulyssesie Joyce'a i wtedy właśnie są w bibliotece. Z tego co pamiętam, Dedalus, Stefan jest w bibliotece. I to jest dość oczywiście koincydencja taka, no bo wiadomo, że to jest przypadek. Ale z drugiej strony pomyślałem sobie, co ma Łódź z Dublinem wspólnego? Dlaczego my dzisiaj robimy Bloomsday? Dlaczego możemy robić Bloomsday? Bo oczywiście możemy robić dlatego, że jest tłumaczenie nowe, które jest fundamentalne, które jest świetne, które jest przede wszystkim no, bardzo trudne. Mało kto sobie uświadamia, właśnie przed chwilą rozmawialiśmy, że 20 tysięcy słów wystarczy dobrze wykształconemu, bardzo dobrze wykształconemu człowiekowi w Polsce, żeby się świetnie porozumieć, ale to tak naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Zwykle basic, taki podstawowy angielski to jest 1000 słów, natomiast jak dowiaduję się od tłumacza Macieja Świerkockiego, no 30 tysięcy słów znajduje się, to znaczy to nie jest ilość słów w ogóle, bo tych jest znacznie więcej, natomiast słów unikalnych, takich, które można powiedzieć słownik tego. No właśnie, tego, różnych, tak. Różnych słów. Natomiast znalazłem też polonikum. Polonikum niezbyt może miłe do pewnego stopnia, ale generalnie ta książka, chyba ta powieść nie jest do końca miła, aczkolwiek oczywiście chyba w życiu bym nie powiedział o nikim, kto ma sens, że na przykład jest sympatyczny albo że jest tylko miły. Bo ja, wybacz Macieju, jeśli mogę tak, nie powiedziałbym o tobie, że jesteś miły i podobnie też nie powiem o arcydziele, że jest miłe. Natomiast oczywiście
jesteś miły, sympatyczny, ale oprócz tego bardzo dużo wiesz na temat tłumaczenia. I powiedz coś może, dlaczego Łódź, w czym przypomina Łódź, bo 1905 w Łodzi był szczególny, 1904 w Dublinie też była szczególna. Czy tutaj moglibyśmy znaleźć jakieś miejsce wspólne, czy też jakiś wątek? No bo to, że to jest o życiu każdego człowieka, o zasadniczo można w 20 sekund, tak jak Salman Rushdie, w 20 sekund streścić anegdotę, główny wątek tej powieści. I w 20 sekund można byłoby zakończyć i tyle. Natomiast oczywiście potem trzeba powiedzieć coś więcej, no bo tu chodzi o dowartościowanie codzienności. No i zacznijmy może od tego. Są Polonika tutaj? Czy jest jakiś element łódzki? Czy jest jakiś, czy oprócz tego, że to jest Łódź, dlaczego Łódź Ulyssesa może być dla nas ciekawym wątkiem? Polonika są, no to właściwie nie wiem, od czego mam zacząć, nie wiem, czy wszystkie pamiętam, ale może zacznę od Łodzi, tak, i ewentualnych podobieństw do Dublina. Spolszczam tę nazwę. Gadaliśmy na ten temat zresztą wielokrotnie. Spolszczam ją tak samo, no nie wiem, jak się spolszcza Londyn czy Paryż. Jest. Więc wolę ją wymawiać z Polska. Ale wiesz, no takich podobieństw na przykład jak między 904 tam, a 5 u nas rzecz jasna nie ma. To jest w ogóle ciekawe, że w Ulyssesie właściwie nie występuje klasa robotnicza. I w ogóle mało widzimy tych tak zwanych no, przeciętnych mieszkańców, zjadaczy chleba dublińskich. To jest zaskakujący jakiś, no, nie chcę powiedzieć błąd dramaturgiczny, ale pewna osobliwość tej powieści. Bo Dublin liczył w 1904 roku no, dobrze ponad 300 tysięcy mieszkańców. I jest dość zaskakujące, dosyć dziwne, że ten krąg kilkunastu, powiedzmy, no, kilkudziesięciu niech będzie osób właściwie przez cały dzień się spotyka ze sobą. W końcu w sporym mieście, w różnych okolicznościach. I mamy takie wrażenie, jakby wszyscy ci mieszkańcy się tam znali ze sobą i tak dalej. To jest oczywiście fikcja literacka i to czyni się czasami z tego Joyce'owi zarzut. Ale nie było też, myślę, takich zupełnie nastrojów no, rewolucyjnych, znaczy w tym robotniczym sensie, no bo podobieństwo takie też podstawowe pomiędzy już bardziej krajami niż miastami dotyczy tego, że oba kraje były okupowane. No. Irlandię okupowali Brytyjczycy, a nas w przypadku Łodzi Rosjanie, jak wiadomo. Więc no tu można szukać jakichś analogii, jeśli chodzi o nastroje rewolucyjne, ale w sensie wyzwoleńczym, prawda, a nie klasowym. Tego zupełnie akurat u Joyce'a nie ma, co jest dość ciekawe też skądinąd, no bo jak wiemy, takie nastroje przetaczały się przez Europę tego czasu, przecież właściwie wszędzie. Natomiast ja właściwie widzę, czy dostrzegam jedno podobieństwo, mianowicie takie, że zarówno Łódź, jak i Dublin leżały. Ja też czasowo trochę te miasta do siebie upodabniam. Znaczy, Dublin Joyce'a wydawał mi się zawsze podobny do Łodzi mojej młodości. I wolę taką analogię przeprowadzać, mojego dzieciństwa właściwie, no, dzieciństwa młodości. Ponieważ czyli lata 60. i 70. 70, tak. Ponieważ był dziurą no, zapadłą, dziurą z pewnymi ambicjami, no bo drugie miasto w Polsce pod względem na liczby ludności i tak dalej, no, jakieś duże centrum przemysłu włókienniczego wtedy zwłaszcza, ale w cieniu Warszawy, więc miasto z jakimiś aspiracjami tam, nie wiem, urbanistycznymi i pretensjami do bycia metropolią, którego to słowa no Joyce też używa oczywiście ironicznie w powieści, kiedy pisze tam jeden z podrozdziałów nosi tytuł W sercu hiberniańskiej metropolii. To jest ironia, bo Dublin wydawał mu się trochę taki, jak zresztą opisuje to na kartach Ulyssesa, czyli pogrążony w jakiejś stagnacji, letargu, właśnie z pretensjami, ale niezbyt uzasadnionymi do bycia
w pewnym sensie pępkiem świata. No. I to niekoniecznie tylko irlandzkiego. Rzecz jasna takie poglądy dotyczyły głównie, nie wiem, nacjonalistów irlandzkich na przykład, z których on się tutaj przecież trochę naśmiewa, ale naśmiewa się właściwie ze wszystkich. Potrafi być też autoironiczny. I jakby znajdowałem pewne podobieństwo w Łodzi tamtych czasów, wtedy, kiedy po latach wracałem do Ulyssesa i go czytałem. No. W oczach Joyce'a to była po prostu zapyziała dziura. No. Tak. I trochę jest w tym prawdy, znaczy w tym, że Dublin rzeczywiście w okolicach 1904 roku taki był, chociaż już też trochę wychodził z tego. Ale to mieszczaństwo jest o tyle ciekawe, że ten Bloom czy Stefan, dwóch bohaterów głównych powieści, właściwie chodzą cały czas i przemieszczają się po Dublinie. Przemieszczają się w różny sposób, czasami pojazdami, czasami piechotą, ale to jest takie przemieszczanie się od pubu do pubu, od restauracji do restauracji. To jest przemieszczanie się w przestrzeni publicznej. To jest coś, czego Polska w jakimś sensie bardzo Polsce brakowało przez długi czas. Teraz mamy na przykład Festiwal Dobrego Smaku, mamy restaurację, kawiarnię całą piotrkowską, różne ofy. To jest ta przestrzeń publiczna, mimo że oczywiście częściowo prywatna, bo puby należą do kogoś, ale z drugiej strony jest to miejsce, gdzie się ludzie spotykają. No i to jest właśnie ten wątek, który tutaj odróżnia bardzo znacząco, bo Irlandia ma te tradycje, prawda? Znaczy tak oczywiście i dziś pewnie ktoś, kto chciałby, no mówiliśmy o tym w wąskim gronie tuż przed spotkaniem, kto chciałby się zastanowić, co robić przez 18 godzin w Łodzi, no to oczywiście dziś mógłby robić dokładnie to samo, co bohaterowie Ulyssesa, czyli przemieszczać się właściwie rzeczywiście, tak jak mówisz, od knajpy do knajpy, od sklepu do sklepu. Chociaż ciemnej dzielnicy jako takiej nie mamy. Znaczy dzielnicy czerwonych latarni. Dzielnice tak czerwonych latarni. To chyba nie u nas jest, ten kampus jest rozrzucony, by tak powiedzieć, po mieście, jak wiadomo. No tak, i byłoby to o wiele łatwiejsze dziś niż w 1904, to oczywiste. Tak wiesz, myślałem też o analogiach, różnicach, na przykład oczywiście u nas była znacznie, Bloom, główny bohater powieści, jest Żydem, nie Żydem, bo właściwie to jego pochodzenie stoi pod sporym znakiem zapytania, jeśli chodzi o taką formalną stronę. Nie chcę już w tej chwili tłumaczyć dlaczego, no ale idzie i o tradycję żydowską z jednej strony i o to, co Żydzi. Poza tym Bloom przyjął chrzest, no ale to już tam to kilkakrotnie właściwie, bo i katolicki, i protestancki. Ale mniejsza z tym, populacja Żydów oczywiście u nas w Łodzi w tamtym czasie była daleko, daleko wyższa. Żydzi w Dublinie byli znaczącą mniejszością, to było kilkaset osób, chociaż rzeczywiście mieli rabina, gminę i tak dalej. No ale to jest jakby osobny problem, jakby kolejna różnica, no już też nie mówiąc o tym, że my nie leżymy nad morzem w przeciwieństwie do Dublina, nie jesteśmy wyspą, nie jesteśmy portem i tak dalej. Także różnic jest daleko więcej, ja właściwie jak mówię widzę tę jedyną analogię, czyli dwie czarne dziury, no, tylko na mapie świata i właśnie jakiś taki też, no, jakiś jego kraniec, no. Ta Hibernia, nawet sama nazwa, tak? No to był kraj uśpiony, tam nic się nie działo. Napoleon, jak chciał zdobywać Brytanię na początku XIX wieku, wysłał nawet zwiadowców, żeby zobaczyć, co tam w tej Irlandii jest godnego uwagi. I właściwie po ich powrocie i raportach zrezygnował z tego. Po to zbudowano wieżę Martello. One miały bronić Irlandii, no Brytanii, ale też Irlandii, która była w Brytanii częścią przecież wtedy integralną, właśnie na wypadek konfliktu z Napoleonem, no ale ponieważ rosły tam wyłącznie kartofle i ziemia była słaba, no, nie było najmniejszego sensu, żeby się militarnie angażować cesarstwo w konflikt, znaczy w najazd na Zieloną Wyspę. Bieda nas łączyła też, no właśnie, bo trzeba powiedzieć, jakby jedno miasto i drugie, i jeden kraj i drugi. Pod koniec XIX wieku słynny głód
Troszkę wcześniej, ale tak, tak zwany Wielki Głód. To są, jeśli wiesz, dobrze też pamiętam teraz, Justyna, lata 60, nie? 60, 70. No właśnie, tak. No tak. Pamiętam taki pomnik wychudzony. Druga połowa. No tak, tak, wiesz, to było ludobójstwo, no tak, to jest też historia. Pewnie i do opowiedzenia, choć może niekoniecznie dzisiaj, ludobójstwo trochę w białych rękawiczkach jakby dokonane przez Brytyjczyków, no trzeba to powiedzieć jasno. No Brytyjczycy też na przykład, Cromwell pierwsze co zrobił, wybił wszystkich harfistów w Irlandii. Oczy tak jest. Tak, no tak, to była pierwsza rzeź, taka masakra. Tak. Ale wiesz, skoro, przepraszam jeszcze, że ci wpadłem w słowo, sobie czasem nie zdajemy z tego sprawy. Mówimy o kraju, który w zasadzie utracił niepodległość około XII wieku. Znaczy stał się prowincją brytyjską i stracił jakby w pewnym sensie swoją tożsamość. Dziś z tego co wiem, nie wiem, Justyna może potwierdzić albo zaprzeczyć, ale ja już chyba od roku wiem, że Ulisses jest przekładany na gelicki. No to nie wiem. Taką gdzieś wiadomość, wiesz, usłyszałem. Czyli właściwie na ojczysty język. Tak, no ta reforma akurat im nie wyszła. Właśnie to jest coś, co chcieli zrobić renesans, ale akurat niestety... Znaczy wiesz, uczą, jeżeli jeszcze władza Irlandii, ten język wraca w pewnym sensie. Ta reforma niestety nieudana jest, o tak przynajmniej oceniają specjaliści i lingwiści, którzy to obserwowali. Czytałem takie opracowanie na ten temat. Natomiast sprawa jest tutaj ciekawa też. Wspomniałeś Bluma, który jest Żydem. Dzisiaj rozmawiamy o jedzeniu też. I w związku z tym to, co on je na samym wstępie niemalże, to jest coś, co szokować może w przypadku Żyda. Nie tylko dlatego, że to jest Żyd, ale jakby, czy mógłbyś coś więcej na ten temat powiedzieć? Jest to Żyd niewierzący i niepraktykujący. Właściwie jego żydostwo jest deklaratywne. Znaczy on czuje tam jakiś związek z Palestyną, ale... No ale jednocześnie atakowany jest za to, że jest. Oczywiście, że jest atakowany i cały czas jest jakby tego świadomy, no ale ta jego tożsamość jest tak niepewna, jak pewnie też każdego z nas. No to jest, myślę, jedna z tych uniwersalnych cech Bluma. Nie pamiętam, kogo zacytuję za chwilę, mówiąc, że wszyscy jesteśmy skundleni, ale to jakiś klasyk powiedział. No bo ostatecznie przecież nie znamy tak do końca swojego pochodzenia, nie mówiąc już też o tym, że wyznanie religijne nie jest czymś, co wybieramy, tylko zwykle jakby rodzimy się w pewnych okolicznościach. Gdybym się urodził w rodzinie muzułmańskiej, wierzył w Allaha, albo nie wierzył, no ale właśnie w Niego, a nie w innego bożka, czy siłę wyższą. No i oczywiście to jest szokujące, to je wieprzowinę, bo tam robi też później zakupy, chociaż już z nich w tym sensie nie korzysta, że nie konsumuje tego, jest u rzeźnika właśnie wtedy, kiedy jest w dzielnicy Czerwonych Latarni. Psu oddaje, zdaje się, to co tam kupuje, baranie, rapetki i jeszcze jakieś mięsiwo. Natomiast ty mówisz o podrobach oczywiście. On w ogóle lubi podroby, akurat smaży na śniadanie, podkreślam, nerki, co jest też takim zwyczajem trochę wyspiarskim, bo jak pewnie Państwo wiedzą, śniadanie kontynentalne i śniadanie angielskie czy brytyjskie jest inne, znaczy znacznie bardziej treściwe zwykle, to jest tam nie mięso, fasola, jajka, sadzone, boczek i mnóstwo innych takich kalorycznych i tłustych zresztą zwykle rzeczy. Francuzi dają tosta z marmoladą i kawę, jak wiem, albo croissanta, tak. No i pod tym względem to są dwie oczywiście też zupełnie różne kultury, co jest ciekawe bardzo. Irlandia swoją drogą też właściwie, może trochę uprzedzam też jakby następne pytanie, ale właściwie jest trochę krajem bez własnej tradycji kulinarnej. No. Tak z głowy, gdybyśmy mieli wymienić jakąś taką narodową irlandzką potrawę znaną poza Irlandią, nie wiem, no, turystom czy z książek kucharskich, to pewnie byłby Irish stew tak zwany, czyli gulasz irlandzki. I dziś to wydaje mi się, że jest to raczej kuchnia międzynarodowa, choć pewnie też czerpie z angielskiej tradycji, ale angielska kuchnia też nie słynęła zwykle z osiągnięć podniebiennych
na świecie. Natomiast no, Blum, wracając do Ulyssesa, tak, no, zjada, bo to są też zwierzęta niekoszerne, już pomijając tam inne i niekoszerne ich części i tak dalej. Lubi podroby. Wymienione są tam te jego ulubione rzeczy. No tak, ale to jest lunch, to jest lunch. I to jest trochę inna historia, bo Blum rezygnuje z po pierwsze jednej restauracji. Jedzenie odgrywa tutaj w jednym z rozdziałów dosyć istotną rolę. Jest pokazane w sposób taki, powiedziałbym, niezwykle naturalistyczny, animalistyczny, odpychający. No, właśnie muszę powiedzieć, wiesz, że w dzieciństwie późnym, kiedy zacząłem, nie skończyłem wtedy tego, bo czytałem Witkacego, Witkacy tam omawiał właśnie, kto przeczytał Ulyssesa, czy ktoś w ogóle jest w stanie to przeczytać i tak dalej. I ja sięgnąłem po to i jakby dotarłem do tego momentu, kiedy on się zachwyca zapachem moczu. Delikatny zapach moczu. I to jest moment, kiedy dla dziecka to na pewno nie jest dobry punkt. No, ja jestem nienormalny, muszę ci powiedzieć w takim razie, bo cynaderki tak zwane, zwłaszcza cielęce w moim przypadku, chociaż jadłem też baranie, były zawsze jednym z moich ulubionych przysmaków. To trafiłem. Trafiłeś w dziesiątkę i w ogóle lubię też podroby, więc gusta smakowe Bluma zupełnie mnie nie dziwią. Lubię podroby, lubię flaki, chociaż akurat nie wymienia ich tutaj Joyce. Zaskakuje. Natomiast chciałem wrócić na chwilę do tego wątku żydowskiego, znaczy lunchowego i pokazywania jedzenia jako takiej symbolicznej funkcji, trochę kanibalistycznej nawet, powiedziałbym, do pewnego stopnia. Blum z jednej, krótko mówiąc, tych restauracji, bo robi się głodny i rzeczywiście chce coś zjeść, wychodzi zniesmaczony, kiedy ogląda swoich rodaków, no ludzi po prostu, tak, spożywających posiłek. To się odbywa przy akompaniamencie też rozmaitych dźwięków, bo to jest książka muzyczna, tam chrzęszczą chrząst, tu ktoś mlaska, tu ktoś się wyciera, tu komuś coś spada na ziemię. No, jednym słowem jest to jeden z obrzydliwszych, powiedziałbym. Dmucha na wąsy. Robi okropne rzeczy, już sobie może to darujmy. Chociaż oczywiście za najobrzydliwsze fragmenty książki uważano te, które są związane z seksem. To dla mnie ten akurat rozdział, o którym opowiadam, jest daleko bardziej obrzydliwy. I wtedy właśnie rezygnuje też z początkowego zamysłu, już nawet nie pamiętam, co on tam miał ochotę zamówić, ale chciał jakieś mięso. W każdym razie zmienia miejsce, gdzie jest troszkę mniej ludnie i ostatecznie zamawia kanapkę z gorgoncolą i kieliszek czerwonego wina, co zresztą ma swoje dalsze konsekwencje w książce, fizjologiczne, rzekłbym, i też na ogół mało przyjemne, znaczy takie, o których się raczej nie rozmawia w towarzystwie, no ale wiem, że chodzi o gazy i różne inne doznania tam z tym związane i ma to również konsekwencje takie, żeby też estetyczne, no bo ta ostatnia konsekwencja jest zamknięciem rozdziału muzycznego, taką kropką na D tej wielkiej symfonii, gdzie wzorem jeszcze wtedy robiącego pewnie w pieluchy Johna Cage'a, tym dźwiękiem zamykającym utwór muzyczny, jest dźwięk naturalny, by tak powiedzieć. Więc tu jedzenie odgrywa w powieści rolę znaczącą. Jesteś nie tylko filozofem, ale i filologiem, to jest oczywiste, bo miłośnik języka, to zakończenie frazy ostatnie jest znakomite. Ale wynotowałem sobie ten moment, bo wspomniałeś o tym, że często jedzenie ma związek z seksem i tutaj ten melon, czy też kawon, czy też arbuz, to jest ten wątek, który wynotowałem sobie, jest dość interesujący. No tak, ale co ja mogę o tym powiedzieć, nie, oprócz tego, że łamałem sobie głowę. Łamałeś sobie głowę, no właśnie. Przez dłuższy czas, czy to powinny być arbuzy, melony, tak, czy kawony, bo Joyce jest tu niekonsekwentny. Oczywiście arbuz i kawon, no to jest nazwa tego samego owocu. A chodzi o pośladki.
pośladki. No właśnie. Po polsku, no, ja chyba to wyjaśniam w Łodzi Ulisesa, tak, czy próbuję się jakoś z tego tłumaczyć, tak? Tak, ja mogę przeczytać, bo to jest, tutaj jest inny motyw spożywczy, a mianowicie kształt, zapach i kolor wymienianych już kilkakrotnie melonów odzywa się w powieści kilkakrotnie. Natrafiamy jednak wśród nich na pewną sprzeczność, której niepodważalnego wyjaśnienia nie udało mi się znaleźć w żadnych źródłach. Oto bowiem zaledwie jeden raz w Kirkę na 493 stronie oryginału Steven mówi, że przyśnił mu się kawon, wybrałem taką polską nazwę oryginału, arbuza, przepraszam, jako rzadziej już dziś spotykaną, I dreamt of a watermelon. Mm-hmm. Chociaż opisując swój sen w Proteuszu, używał wobec tego samego owocu słowa melon. Melon. A słowo to jest wielce kłopotliwe dla tłumacza i tak dalej. I potem jest Molly na stronie 638 fitace. Blum całuje pośladki Molly opisane jako mellow yellow smellow melons. No właśnie, no i kłopot taki translatorski z tym polegał oczywiście na tym, że no jeśli Steven mówi raz watermelon, tak, czyli kawon arbuz, a wszędzie indziej, bo pośladki Molly to jedno, ale też wcześniej się pojawia sen i wszędzie tam występuje sen Stevena i wszędzie tam występuje słowo melon. Może to być skrót od watermelon oczywiście i o tym też piszę w książce i zdaje się, że ostatecznie, nie, chyba... Ale żółte są melony. No właśnie. Żółte są melony. I ostatecznie te pośladki są, znaczy no, melonami się posługuję, natomiast zostawiłem kawon, tak, no tu, gdzie u Joyce'a również jest watermelon, no bo nie znalazłem lepszego sposobu. Bo watermelon jako arbuz jest zielony. Tak zresztą raczej, jest u autora, tak. Więc albo Steven się myli, prawda, albo Joyce się pomylił, no trudno, no nie będę go poprawiał, tak. Tam, gdzie się pojawia ewidentnie arbuz, został arbuz, natomiast tam, gdzie mowa jest to o owocach określanych mianem melon, a zwłaszcza wtedy, kiedy się porównuje je, znaczy pośladki do tychże owoców i mówi się o żółtawej skórce. Nawiasem mówiąc, to też jest trochę mylące, bo żółte pośladki rzadko budzą pożądanie, jak mi się wydaje, i świadczą raczej o, nie wiem, o żółtaczce mogą świadczyć, a nie o no, zdrowej skórze, tak? Irlandki więc... na pewno nie są opalone, tak zupełnie... wiesz, trudno powiedzieć. Dzisiaj już można. Molly ma skłonności ekshibicjonistyczne, więc kto wie, czy się nie opala w oknie czasem. Natomiast mowa jest też o zapachu, prawda? A no, zdecydowanie silniejszy zapach, ewidentny taki, wydają właśnie melony. Arbuz jest bezwonny wtedy, kiedy... zostawiamy go w całości, nie kroimy. Takich zagadek niekoniecznie, chociaż spożywczych zagadek jest sporo. Nie wiem, czy zamierzasz do jeszcze jednej z nich nawiązać, bo ona się wiąże też z polonikami. Tak? Bardzo proszę. Znaczy, wiesz, o czym myślę? Myślę o tych kiełbaskach, które Blum idzie rano do sklepu zrobić zakupy. Molly jeszcze leży w łóżku, on tam przygotowuje śniadanie, właśnie smaży te nerki i idzie do sklepu i między innymi ogląda, bo mniejsza już o to, co kupuje, ale widzi na wystawie u rzeźnika Długacza kiełbaski, które są określone w oryginale Ulyssesa mianem Polonis. Ja je ostatecznie zostawiłem w oryginale, czyli zacznę jakby to swoje wyjaśnienie od końca, no ale próbowałem ustalić, bo z pozoru też no, natychmiast mamy jakieś skojarzenia z Polską i polskimi wędliniami. Oczywiście tak nie jest, to jest raczej zanglicyzowana wersja włoskiej nazwy Bolognis, czy kiełbasy bolońskiej, ale to też nie jest takie znowu jednoznaczne, poza tym też nie do końca zgadza się z opisem, który dostajemy w Ulyssesie, bo ta kiełbasa bolońska to jest zwykle coś, co raczej przypomina, ja wiem, no nasz salceson tak. Na przykład.
Piszę o tym szczegółowo w Łodzi Ulisesa, może nawet za szczegółowo, no ale uznałem, nie mam zaznaczonego, że jest to interesujące. No to będzie, wiesz, łatwo pewnie to znaleźć, bo to jest rozdział, musi to być rozdział czwarty, bo to jest początek trzeciej, drugiej części Ulisesa. Ale myślę też, że jest to trochę za długi fragment, żeby go odczytywać. No w każdym razie po długich poszukiwaniach w słownikach, książkach kucharskich i w zasięgnięciu opinii kilku ekspertów od spraw języka, kuchni i tak dalej, uznałem, że najbezpieczniej będzie zostawić to słowo w oryginale, bo być może nie chodzi też wcale jednak o kiełbasę bolońską. W każdym razie w tym znaczeniu, w jakim jakie podają słowniki. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o Polonika, to też są na przykład odniesienia do premiera Polski. Do Paderewskiego. Tak. No to jest zabawne. Ja kiedyś tu muszę wrzucić kamyczek z ogródka dyplomatów irlandzkich. Ta anegdota dotyczy nie ostatniej naszej pani ambasador, ale jej poprzednika, którego nazwiska już nie pamiętam, bo tak, którego poznałem i rozmawiałem z nim chyba tylko raz. Nie jestem pewien, bo znaczy wydawało mi się z tej rozmowy, że nie do końca czytał Ulisesa chyba. Bo kiedy opowiadałem mu właśnie o tym Poloniku, o którym mówimy w tej chwili, czyli o Paderewskim, jego nazwisko znał. Natomiast ono jest przekręcone w Ulisesie w pewnym sensie na zapisane jest jako Paddy Risky. Paddy Risky. Co jest jego to. To jest grą słów też. Strasznie rozśmieszyło, a to jest oczywiście gra słów. Związana z no, po pierwsze chęcią Irlandczyków, czy ich upodobaniem, trochę podobnym, mamy myślę sporo podobnych cech narodowych do ryzykanstwa, no. Najprościej mówiąc, a słowo paddy oznacza Irlandczyka potocznie. Jest nawet taka whisky o nazwie paddy po prostu, no więc paddy whisky no to jest ja wiem, Polus, no pewnie, czy jakoś tak można by to przetłumaczyć. Te gry słów też występują w innym Poloniku, oczywiście, które tłumaczysz bardzo świetnie moim zdaniem w porównaniu do Słomczyńskiego, no to jest... O którym myślisz? O koniu. Ach, no tak. Ale tego nie zacytujemy. Zostawimy, nie zacytujemy. Tego nie zacytujemy. To jest, aczkolwiek końcówka off. Z ubożały polski. Wszyscy niech sięgną do Ulisesa, żeby... Tym bardziej, że można powiedzieć, że jeśli ktoś... Ja słyszałem taką anegdotę, prawda, że jest tylko trzech... Ktoś powiedział przy Einsteinie, jest tylko trzech ludzi, którzy rozumieją teorię Einsteina. A Einstein na to... Ja... Mój student... A kto trzeci? I to jest taka sytuacja dość... I myślę, że jeśli idzie o znajomość Ulisesa, to ty jesteś tutaj w tej chwili w Polsce absolutnym ekspertem, który jest... Nie wiem, czy jest więcej takich. Natomiast jeśli już mówimy o jedzeniu i o seksie, to porozmawiajmy w takim razie też o zmysłach, bo Ulises występuje jako bardzo dobry przykład nie tylko na jakieś przechadzanie się, obserwowanie życia i oczywiście także jako przykład emancypacji kobiety, emancypacji pragnienia i tak dalej, ale występuje też w kontekście właśnie tej zmysłowości, która tutaj jest. W przypadku tego melona wyraźnie łączy jedzenie z seksem. Tak jest. W innych kontekstach zapach z seksem. No i oczywiście to są rzeczy, mówiłeś też o dźwięku, który tutaj występuje. Na przykład, nie wiem, dźwięk łóżka, które
jakby wydaje... Obsesyjnie też w głowie Bluma rozbrzmiewa. No właśnie, tam się wiele rzeczy mieści, prawda? To jest taka psychoanalityczny taki wątek. Z jednej strony, wiesz, oczywiście też z drugiej strony to jest taka żartobliwe nawiązanie też do Odysei, bo jeśli pamiętacie Państwo, ja sobie musiałem to przypominać wszystko, więc... Nie chcę mówić jak z katedra. Krótko mówiąc, sam tego nie pamiętałem przed przypomnieniem sobie Odysei, przepraszam. Ale to jest też jeden ze znaków, łóżko, po którym ostatecznie Penelopa wierzy, że Odyseusz to Odyseusz, no bo właściwie nie rozpoznaje swojego męża. Pies go rozpoznaje, żona nie. Znaczy nie jest pewna, czy to rzeczywiście nie jest żebrak. A chodziło o to, że Odyseusz przed wyjazdem pod Troję sam to łóżko zbudował, małżeńskie, i ono miało jakąś wadę, no, właśnie coś z nim było, tam nie wiem, kiwało się, bujało i w gruncie rzeczy o tym, co z tym łóżkiem jest, wiedziała tylko Penelopa i on. No. Więc Homer zresztą opisuje to jakoś tak, że właściwie, podobnie jak Joyce w wielu przypadkach, że właściwie nie jesteśmy przy tej scenie, tylko dowiadujemy się, że doszło do takiej rozmowy i że ostatecznie w ten sposób Penelope przekonał, więc to też jest nawiązanie, jak powiedziałem, homeryckie, no tylko jak bez mała we wszystkich przypadkach dotyczących odniesień do Odysei. Żartobliwe i mocno zwekslowane, no bo to nie jest dokładnie jeden do jednego przecież powtórzenie w żadnym z epizodów przygód Odyseusza, to mam nadzieję o tym doskonale wiemy. Mówisz też o zmysłach, zmysłowości, seks, jedzenie to są no dwa zresztą powiązane przecież kulturowo też ze sobą. Ja cię zjem, do kogoś, kogo kochamy, tak? Albo tam ktoś jest do schrupania, no bardzo, bardzo dużo też w języku przecież znajdziemy takich no idiomatycznych już wyrażeń właściwie. Ale to jest zmysłowa powieść też właśnie pod wieloma innymi względami, o których wspominasz. Znaczy ona, nie wiem, być może wynika to z faktu, częściowo przynajmniej, że Joyce był praktycznie niewidomy. Mówisz, wspomniałeś Witkacego, ja właśnie czytam wreszcie po latach, mam nadzieję, że skończę dzienniki naukowskie. Ona go widziała na żywo chyba w 1937 roku w Paryżu na zjeździe pen klubu, to jest prawdzie tam nie przemawiał, no ale widziała go i opisuje, nie śmiała podejść. Naukowska, która przecież nie należała do osób bojaźliwych. Był już stary, znaczy stary nie był, ale był schorowany przede wszystkim, tak? Bardzo, bardzo źle wyglądał. To jest mniej więcej 3-4 lata przed śmiercią, znaczy 41. Ale to dygresja maleńka. Zmysłowość natomiast tej książki, no i niewidomy właśnie. Chodziło o to tak, że ktoś go tam prowadził, sprowadzał ze schodów, prowadzał na schody i tak dalej. I najrzadziej chyba, najsłabiej reprezentowanym zmysłem w powieści jest wzrok. Znajdziemy tu bardzo niewiele na przykład opisów dzieł sztuki. No, ona gdzieś tam się pojawia, ale jest daleko więcej, prawda, nie wiem, muzyki w książce, zarówno w warstwie takiej językowej, brzmieniowej, literackiej, i to pod wieloma względami, to jest trochę proza poetycka. Ale scena na plaży to jest patrzenie na młodą dziewczynę. Jest to jeden z wyjątków, tak, no, oczywiście. To jest widzenie zresztą takie dwukierunkowe, właśnie wymiana wzroku, no prawda? Właśnie, i jeszcze właśnie. Na dodatek podtekst seksualny, bo to tak, przecież no, jest bardzo silny jest bardzo silny, bym powiedział. Scena masturbacji. Tak, zakończony skuteczną masturbacją, tak powiedzieć. No ale to jest wyjątek na tych tam powiedzmy 700 stronach właściwie, czy jeden z niewielu. No, jasne, że wzrok jest, no musi być, tak? Z wielu względów. Natomiast bardzo silnie reprezentowane są wszystkie inne zmysły, łącznie, nie wiem, no z zapachami, które też są opisywane niezwykle często. Rzadko się na to zwraca uwagę, ale no bo nie wiem, treść nas bardziej tam pewnie gdzieś interesuje, ale nie wiem, spacer Stephena nad morzem, tam opisy zapachów wodorostów, lichowieczego, rozkładających się ciał, muszli,
No właśnie, i dźwięki, prawda, dźwięki, które dobiegają tak. też z różnych stron, i to jest czasami dźwięki też znaczące, bo oczywiście, to są pieśni, oczywiście, piosenki. Oczywiście, że tak. Ja tutaj mam zaznaczony taki fragment dość istotny dla mnie, bo oczywiście tutaj w pewnym momencie też odnosisz się do tych kwestii właściwie też początkowych, od samego początku. Znaczy tak, mówiliśmy o tym, że książka jest intertekstualna, że się odnosi do Odysei. Ona ma również odniesienia do Szekspira, ona ma odniesienia do Biblii. Do Dantego. Do Dantego, więc naprawdę, żeby to ogarnąć, trzeba mieć sporo, a ktoś jeszcze policzył, że jakieś ludowe piosenki są też zakodowane. Tego jest tego... mnóstwo, nawet nie wszystkie z nich, to znaczy jest mnóstwo tych piosenek. Nie wszystkie udało się zresztą zidentyfikować. Tak. Natomiast jest jeden taki wątek, który naprowadziłeś, temat tej relacji pomiędzy no, Odyseją i Ulyssesem. I teraz ja sobie myślę, jeśli Odyseja to jest epos, dlatego że tam bogowie ingerują w świat ludzki, to czy tutaj są bogowie? Znalazłem taki fragment, kiedy bohater słucha pieśni religijnych dobiegających z kościoła. I to jest, ja nie pamiętam, czy ja mam to zaznaczone, ale wydaje mi się, że tak. I w pewnym momencie po prostu tak, mam tutaj taki fragment, mogę... Bardzo proszę. Z otwartego okna kościoła sączyła się odurzająca woń kadzidła, a z nią odurzające nazwy tej, która została poczęta bez zmazy grzechu pierworodnego, przybytku Ducha Świętego, módl się za nami, przybytku chwalebny, módl się za nami, przybytku sławny pobożności, módl się za nami, różo duchowna. I były tam serca udręczone i ci, którzy harują w pocie czoła na swój chleb powszedni i wielu takich, co zgrzeszyli i zbłądzili i oczy mieli wilgotne od żalu i skruchy, lecz jaśniejące nadzieją. Albowiem wielebny ojciec Hegz przytoczył im słowa świętego Bernarda z jego słynnej modlitwy maryjnej o wstawienniczej mocy najpobożniejszej panny, że nigdy nie słyszano, by opuściła tego, kto się do niej ucieka i wzywa jej potężnej pomocy. To jest na podstawie tylko tego, że dobiegają go dźwięki. I teraz, no, jakbyś się odniósł właśnie do tego pytania, jeśli to jest epos Dublina, epos współczesnego, nowoczesnego życia codziennego, to na ile ten Odyseusz, ten Ulysses jest tutaj ciągle istotny, bo ta wersja tej nadprzyrodzoności tutaj jest obśmiewana, jest groteskowo wykręcana i tak dalej, i tak dalej. Co byś na ten temat powiedział? Ach, wiesz co, no chyba bym powiedział, że ten epos, znaczy ten irlandzki jest eposem bez Boga, bez bóstw. Odyseuszowi, jak Państwo pewnie też pamiętają, przede wszystkim, znaczy bogowie się tam angażują z różnych stron, ale przeszkadza mu Posejdon. On obraził Posejdona, nie złożył mu jakiejś ofiary, wracając spod Troi. Czyli jeszcze coś narobił Odyseusz, był łobuzem, daleko większym niż Blum oczywiście. No i Posejdon angażuje, znaczy sprawia, tak, przeszkadzając Odyseuszowi w powrocie do domu, że i Zeus, i Atena, i Hera, i tam pomniejsi bogowie albo mu przeszkadzają, albo pomagają z kolei. No, wyrocznia mówi, że on ostatecznie musi wrócić. To też jest, prawda, też taka, no, powiedziałbym, klasyczna trochę dla tragedii greckiej sytuacja, w której właściwie wynik jest z góry znany, a mimo to wszyscy się angażują. W dodatku wyrocznia ma w pewnym sensie, Moira ma w pewnym sensie władzę nawet nad bogami, tak? ten los. Los, no, tak. Wydaje mi się, że tego nie zauważymy w Ulyssesie. Znaczy, że żadnego Deus ex machina tutaj nie zaobserwujemy i że to jest świat bez Boga po prostu.
To jest przypadkowe 18 godzin tak, z życia tak, dwóch, trzech tak, osób. Tak, tak, tak. I siła wyższa, wydaje mi się, żadna nie pojawia się tu w sensie siły sprawczej. Mhm. Bo oczywiście jest o niej mowa, prawda? Ba, no, wychodzimy w kosmos. To jest też... w mikroświat też wchodzimy, chociaż nie aż tak głęboko, ale wychodzimy w kosmos i to bardzo daleko, gdzieś tam nawet do koncepcji, nie wiem, Kanta, Laplace'a. Joyce, Bloom zastanawiają się nad tym, czy istnieje życie na innych planetach, prawda? Bloom zresztą w ogóle jest miłośnikiem nocnego nieba. Zna się na tym, obserwuje znak gwiazdozbiory, prawda? Obserwuje niebo. I myśli też o tych sprawach, prawda? Myśli o wieczności. Ale no, poza tymi wycieczkami właściwie nie ma chyba powodu, żeby mówić o... Odpowiadam na gorąco, być może gdyby się przyjrzeć bardzo uważnie powieści, to moglibyśmy znaleźć jakiś, nie wiem, jakieś fatum, które to umyka w takim szybkim namyśle. Ale nie wydaje mi się, żeby generalnie, znaczy, powiedziałbym wręcz przeciwnie, znaczy, o ile nad Odyseją i w ogóle nad Homerem rozpościera się ta czapa olimpijska, tak, złożona z bogów, o tyle w Ulisesie... Tego się spodziewałem, że tak odpowiesz. Tego się spodziewałem. Widzę. Natomiast no, jest taki wątek, który mnie uderzył, mianowicie ta sprawa jakby konfliktu z Żydem Blumem i tym jednookim potworem, który, znaczy tym jednookim cyklopem, który jest nacjonalistą. Mhm. Jakby i tutaj przeczytałem kiedyś o Odysei, że tam jest taka no, filoksenia, prawda, pokazana. To znaczy ewidentnie chodzi o to, że przyczyną Iliady, czyli w ogóle całej tej historii wojny, jest to, że Helena została porwana, ale Helena została porwana z naruszeniem zasad gościnności. I tu jest filoksenia Greków, mianowicie polegająca na tym, że człowiek, który przyjmuje gościa w swoim domu, może przyjąć Boga. I dlatego nie wolno tego naruszać. Tutaj... Znaczy, Bóg może być tym gościem. Tak. To znaczy... Jakby człowiek, który przychodzi do nas, może być gościem. To jest też w Biblii na przykład, że... Nie, no oczywiście może być Chrystusem. Może być aniołem. Tak, albo aniołem. Żydem wiecznym tułaczem i tak dalej, i tak dalej. I ten wątek tutaj jakby trochę... Ale on jest oczywiście gdzieś absolutnie nieistotny. Ale nie bardzo rozumiem, gdzie go widzisz w cyklopie. Znaczy w tym rozdziale... Nie, no właśnie przeciwieństwo. Tak jak Penelopa jest przeciwieństwem Penelopy, Molly jest przeciwieństwem Penelopy, o tym piszesz. Tak samo jakby ten jest odwróceniem... No właśnie odwrotną stroną może no raczej niż przeciwieństwem. No tak. Tyle, że wiesz, to Blum właściwie czuje się gościem, znaczy inaczej, on się czuje u siebie, tak? Ale, a w każdym razie tak mówi, ale jego rodacy, Irlandczycy, w ogromnej większości, bo właściwie jedyną osobą, zwróć uwagę, że Blum właściwie nie ma przyjaciół, prawda? No niby Steven też nie, ale z trochę innych powodów, w każdym razie na pewno nie rasowych. A Blum właściwie nie ma przyjaciół. Jego otoczenie sprawia trochę, że on się przez cały czas czuje jako gość, ale w tym sensie, wiesz, no, jako obcy, prawda? Źle się czuje w tym pubie, w którym urzęduje, w cudzysłowie, cyklop, bo to też jest nacjonalista, wyśmiane, tak, kanapowy nacjonalizm polegający na siedzeniu w pubie i wygłaszaniu tam filipik różnych literat antybrytyjskich, zwykle często zresztą bardzo zabawnych, choć też z dużą dozą, rzecz jasna, słuszności. Nawiasem mówiąc, jest to postać oparta na autentycznej cyklopów. Trudno powiedzieć, tak mi się wydaje, no, że Blum zostaje tam zaprowadzony w gości. No.
Nie, ja tego nie miałem na myśli. Chodzi mi o tą filoksenię, o taki odwrócenie figury. Tu gość, tak. Zdecydowanie, jak najbardziej. Myślę, że to jest dość znacząca nieobecność. Zresztą wspominam też chyba o tym na końcu Łodzi Ulisesa, że równie ciekawe jak to, co w Ulisesie jest, wydaje mi się to, czego tam nie ma. I to jest kilka bardzo zaskakujących, nie wszystkie zresztą wymieniam, zaskakujących zjawisk. No. Nie wiem, czy pamiętasz, ale Blum na przykład martwi się bardzo losem swoich żydowskich rodaków w Maroku, bo tam dochodzi do jakichś nieprawidłowości, a nie zauważa czegoś, co się dzieje w mieście Limerick, gdzie doszło do czegoś w rodzaju małego pogromu. I to dokładnie chyba w 1904 albo 1903 roku. Nie znaczy to rzecz jasna, że oszczędza swoich rodaków. No, nie, ale... No właśnie, ostatnie może pytanie moje dotyczy tego, bo pisałeś to w Łodzi, ale żeby zrobić badania, byłeś w Dublinie i byłeś też w Szwajcarii. I mieliśmy od niej zacząć. No właśnie, a zakończymy na tym. Tak. Byłeś też w Szwajcarii. I to ten wątek oczywiście uchodźstwa samego Joyce'a jest znaczący. Byron jest mało znany w Anglii, a Joyce jest nielubiany w Irlandii. Przynajmniej lubiany, bo Bloomsday jest teraz i tak dalej. Natomiast jest to jakiś walor niewątpliwy kulturalny, ale z drugiej strony nacjonaliści go nie lubią. Nie lubią, nie lubili i miał oczywiście z tego powodu masę najrozmaitszych problemów, w ogóle konfliktowy, trzeba powiedzieć. On wiesz, nie, jeśli chodzi o politykę, bo to jest dość skomplikowana postać. On za młodu napisał parę takich co najmniej lekko antysemickich tekstów. Rzecz jasna, w samym Ulisesie już tego nie widać, chociaż jak się dobrze przyjrzeć treści powieści, to ona wcale taka filosemicka też znowu nie jest, w sensie takim, co można tam próbować wyczytać jakąś próbę autorskiej interpretacji tego, co mówią czy robią niektóre postaci. To wcale też nie jest tak, że Joyce przedstawia Żydów czy Bluma wyłącznie w jasnym i korzystnym dla nich świetle. Wcale tak nie jest. Wydaje mi się to w ogóle dosyć interesujące. Ale był też, wiesz, konfliktowy, jeśli chodzi na przykład o grono swoich znajomych. Ja pomijam tam spory z konsulami brytyjskimi, które weszły w jakimś sensie do książki, bo trochę za małostkową cechę Joyce'a uważam to, że wykorzystywał literaturę do tego, żeby się rozprawiać ze swoimi wrogami. No. Co robią też niektórzy nasi współcześni koledzy. Witkacy, tak, ja myślę wiesz, o współczesnych kolegach, pisarzach, nie wiem, których znamy z Łodzi. No. Wymienię może nazwisko nie tego pisarza, ale krytyka, który mu się dostał w ten sposób, którego znasz i część z Państwa zna, Tomek Bocheński. Został uwieczniony przez pewnego literata złośliwie w powieści za to, że tam skrytykował jakąś jego wcześniejszą książkę. No to też jest część literatury z drugiej strony. Ale wiesz, na przykład nie przepadał za Yeatsem i w ogóle nie lubił tego ruchu odrodzenia irlandzkiego, tam zarzucał im mnóstwo różnych rzeczy, tam nie wiem, sentymentalizm, tandetę, fałszowanie też trochę tej mitologii, historii Irlandii. Mimo że Yeats właściwie był dla niego życzliwy przynajmniej w kilku przypadkach w jakiś sposób mu tam pomógł. Nie chcę też rysować jednoznacznie tego portretu i na przykład to co powiedziałem o... Joyce miał wielu przyjaciół Żydów i również potrafił pomagać innym ludziom, no. Ale był postacią niejednoznaczną w istocie jak każdy z nas i potrafił dość złośliwie reagować z jednej strony na różne zaczepki, a poza tym sam inicjować też rozmaite konflikty. Właśnie w Szwajcarii między innymi do jednego z nich doszło wtedy, kiedy prowadził przez jakiś czas taki trochę właściwie amatorski teatr w Zurichu, złożony z siebie, swojej żony i wtedy jeszcze nie żony,
ślub odbył się w latach 30. dopiero, tak formalnie długie lata żył z Moli, co też jest buntownicze, powiedziałbym, takie z jego strony, i ostatecznie doszło też do niego tam z powodów raczej, powiedziałbym, formalnych. Z imigrantów właśnie, uchodźców, Anglików, Amerykanów, którzy akurat przebywali w Curichu, mieszkali. To wiesz, jego postawa wobec religii, no też nie przysłużyła się, rzecz jasna, życzliwości, zwłaszcza katolickiej części Irlandii, a to była większość, no, zwłaszcza też tam, prawda, w południowej części tej, którą nazywamy teraz Byłeś na grobie, Republiką. Byłem na grobie Joyce'a, po to między innymi tam pojechałem, w Curichu. To jest taki niewielki cmentarzyk w Luntern, gdzie jego sąsiadem w mogile jest, obok jest Elias Canetti, o czym nie wiedziałem, jadąc na Flunter, na którego też niezwykle cenię. Za różne rzeczy, ale zwłaszcza za Autodafę, którą uważam za no, absolutnie też wybitną powieść. Było to z jednej strony zaskakujące sąsiedztwo, z drugiej no nie chcę powiedzieć przyjemne, bo to źle brzmi w funeralnym kontekście, o jakim rozmawiamy, ale pewnie Joyce też woli mieć Canettiego za sąsiada niż właśnie któregoś choćby którąś z tych postaci, które no złośliwie, czasem niesprawiedliwie pokazuje na kartach Ulyssesa. W Curichu byłem też po to, żeby poznać Fritza Zena, czyli szefa James Joyce Center. To jest, który wtedy miał 91 lat, jak odkryłeś po pewnym czasie. Niezwykły zupełnie też człowiek pod względem żywotności. O ile wiem, nadal sprawuje tę funkcję, a ma już teraz no, z 95 albo 6 lat. Nie używał okularów ani aparatu słuchowego. W zasadzie sam zarządzał całą tą instytucją, oprowadził mnie, chodził po drabinach i robił dziwne rzeczy, których normalny człowiek w tym wieku nie robił. On pamięta Joyce'a, znaczy widział go, miał kilka lat, 10, 11, 12, kiedy Joyce w Curichu mieszkał, zresztą dwukrotnie, bo wrócił tam właściwie też na krótko, już no, po wybuchu wojny po raz drugi, jak nie wiem, jak Voltaire, no, uciekał z innych powodów do Szwajcarii, więc jest też kimś, kogo Zen ma przed oczami. No i tam są, rzecz jasna, zbiory biblioteczne, wszystkie przekłady Ulyssesa między innymi, gdzie i ten już leży, bo obiecałem, że wyślę, dotrzymałem słowa i dostałem odręczny list tam jakiś z podziękowaniem od doktora Fritza Zena. Odbywają się rozmaite spotkania, stypendia, no to jest bardzo prężnie działająca instytucja. Jutro wyjeżdżasz do Szwajcarii? Jutro jadę do Szwajcarii, ale w celach czysto rekreacyjnych. Wprawdzie do Ascony, czyli też miejsca, które ma dość ścisły związek z literaturą, między innymi z Hermanem Hesse. Mówimy o jedzeniu. W Asconie powstał ruch wegetariański w latach 20. podobno, taki, no, ten prawdziwy, że tak powiem, ten autentyczny. No i mam nadzieję, że się czegoś też dowiem na ten temat na miejscu, bo ten krąg z Ascony, którego tam Hesse chyba był właśnie taką najbardziej znaną postacią, zostawił po sobie rozmaite ślady, niestety także na miejscowym cmentarzu. Jeśli już Hesse, to Jung. Jung również, Hugo Ball, czyli jeden ze współzałożycieli ruchu Dada, Tristan Tzara. Proszę Państwa, ja myślałem, że jeszcze zapytam na przykład o Cormaca McCarthy'ego, który zmarł niedawno i którego tłumaczył także nasz gość, ale myślę, że to już jest taki czas, kiedy ja może zapytam, czy ktoś z publiczności. Teraz przychodzi teatr, no właśnie. No tak, czyli musimy... Czy Państwo macie jeszcze jakieś pytanie, bo ja może nie chciałbym niczego tutaj podsumowywać, natomiast może... Bo ten McCarthy jest bardzo ciekawy i to, że nasz gość Maciej Świerkocki jest tłumaczem zarówno takiego wielkiego
pradziada klasycyzmu dwudziestowiecznego, nowoczesnego i jednocześnie przekładał... Dziadersa klasycyzmu. I jednocześnie przekładał no właśnie takich już troszkę młodszych, nie? No bo on miał, McCarthy miał 89 lat. No też ładny wiek, ale jednak to już jest pokolenie następne wielkich pisarzy, jednych z największych, można powiedzieć, dwudziestowiecznych pisarzy. No i tutaj pomyślałem sobie, że zapytam, czy były takie same problemy może z tłumaczeniem. Chyba, że Państwo macie jakieś pytanie. Jeśli nie, to może bardzo krótko. Tam widzę. Jest pytanie. Jest, ja bardzo proszę. Tylko jedno. Tak. To jest chyba jakaś taka cecha Ulyssesa, o której przynajmniej moim zdaniem mówi się mało. Bo i też tutaj panowie z największym oczytaniem może dadzą jakiś kontekst, który brakuje, ale wydaje mi się, że Joyce w taki kompletnie unikalny sposób w ogóle buduje przestrzeń w swoich scenach. Jeśli tam się u Joyce'a nie ma, spotykają postaci, opis tych scen, jakby jak jest wcześniej konstruowana, jest zawsze jakby budowana, ja to tak nazywam, tak od dołu, detalami. Ktoś tam poprawił guzik, ktoś tam wysunął rękę z kieszeni, ktoś uchylił rąbek kapelusza i jakby tam, jakby Joyce nigdy nie podaje takich gotowców, że nie wiem, tutaj było trzech ludzi, byli ubrani w to i tamto i jakby mamy na start taki opis, że czytelnik wie, gdzie jest, tylko jakby czytelnik na bieżąco wraz jakby z rozwojem jakby akcji, następstwa kapitów, sam sobie jakby konstruuje tę scenę właśnie od dołu z takich drobnych detali, które jakby Joyce rozsiewa po całym tekście. Jakby wydaje mi się to jakby dosyć unikalny sposób tworzenia w ogóle przestrzeni powieściowej. Coś jakby takie podejście do pisania, którego ja osobiście jakby nie za bardzo jakby widuję gdziekolwiek indziej w takiej klasyce. I właśnie mam takie pytanie, czy by się jakby panowie z tym zgodzili, że rzeczywiście tak jak Joyce te sceny konstruuje, jest rzeczywiście takie dosyć unikalne pod właśnie takim kątem opisowym, czy jednak może to nie jest aż tak, powiedzmy, właśnie unikalne, jak nie by się mogło zdawać jakby przy moim jakby odczytaniu, jakby skromne przy Pana HP. Ja bym powiedział, ponieważ rodzinnie jestem bardzo mocno zobowiązany, powiedziałbym fokalizacja, to znaczy słowo fokalizacja tutaj jest chyba na miejscu, to znaczy taka właśnie zoom. Taki zoom właśnie na detal, o którym Pan mówi, to jest świetne świadectwo odbioru. Świetne świadectwo odbioru fokalizacji, której mnóstwo jest właśnie w tej książce. I wydaje mi się, że to jest związane też z techniką strumienia świadomości. Ale więcej myśmy, może myśmy nie bardzo mieli powód, żeby tak, o tym mówić tak, dzisiaj tak, oczywiście, po prostu, ale to uważam, że tak, to jest bardzo trafna tak, uwaga. Tak, bardzo trafna. No. Świadectwo odbioru rewelacyjne. Choć nie powiedział, znaczy zgadzam się z Panem, że to się dość rzadko spotyka, no, ale nie powiedziałbym, że przysługuje ta cecha tylko Joyce'owi. Tak, zresztą tak, moim zdaniem wymieniony przez Ciebie przed chwilą McCarthy w większości swoich książek, a zwłaszcza w Satchwing, który jest książką najbliższą Ulyssesowi. I wręcz wprost nawiązuje. Naprawdę? Absolutnie tak. To jest, wiesz, Cormac to jest Charles. Tak. Znaczy pochodzenie Cormaca McCarthy'ego jest irlandzkie. Irlandzki. To było tak. Imię ostatniego króla, tam zresztą, który się ością zadławił, no mniejsza z tym. Ale on Cormac sobie McCarthy, przybrał miał, ten, tak, imię, wiesz, miał niezwykle silny związek emocjonalny ze swoją ojczyzną Irlandią. Spędził tam dużo czasu. Zresztą, kocham cię jak Irlandię. W biedzie jak wiadomo, czyli wiesz, żywiąc się fasolą cały czas i tak dalej. Mniejsza o to. A w Satchwing nawiązania do Hamleta, Szekspira, Ulyssesa są ewidentne. Myślę, że Marek Parysz by nam więcej o tym powiedział. Natomiast sposób pisania, ten, o którym Pan mówi, budowania scen, one mają też jeszcze jedną cechę, mianowicie taką, że bardzo często, no nie w takich rozmowach, ale w opracowaniach dotyczących Joyce'a, zauważa się, że wiele też z tych scen jest budowanych jak tableau vivant, jak tak zwane żywe obrazy. W sensie plastycznym oczywiście, tak. No ale to jest osobny temat, tak? To musielibyśmy mówić głębiej o kompozycji, o sposobie pisania. Uwaga jest niezwykle trafna, rzadko to jest spotykane,
pewnie dlatego, że to jest trudne. Znaczy, że bardzo trudno jest tak opowiadać, bo jednocześnie efekt jest no, w sumie jest taki mniej więcej jak ten tradycyjny, czyli opis, od którego pan zaczął, taki stereotypowy, ktoś tam coś zrobił. Natomiast my rzeczywiście tutaj, myślę też, że to jest trochę związane z techniką filmową, która wchodziła wtedy w no, szersze użycie. Joyce był nawet, mało kto o tym wie, ale był współwłaścicielem pierwszego kina w Dublinie. Interesował się filmem. A wtedy, przepraszam, że wejdę w słowo, ale to, wtedy był kinetoskop, który można obejrzeć w Muzeum Kinematografii w Łodzi. I ten kinetoskop, on tam głównie pokazywał pornografię. Przepraszam, to, ale jasne, to... Jasne. Znaczy tu już wyszliśmy tam, od domów publicznych i skończymy. I skończymy na tym. No, kino zbankrutowało, ja już kończę jednym tak, dosłownie tak. Słowem. Natomiast ta technika opowiadania, montażu filmowego, to silnie oddziałuje na sposób opowiadania w Ulyssesie. O tym pisano sporo i ta cecha, o której pan wspomniał, wydaje mi się, ma też z tym wiele wspólnego. Musimy kończyć, tak? Musimy kończyć. Tak, rozumiem. Szanowni Państwo, no ja bardzo dziękuję naszemu gościowi. Brawo. I bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Jankowi, bo przez niego to wszystko. Cały Bloomsday. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że Bloomsday przyjmie się w Łodzi dzięki dyrektorce festiwalu Smaku. Tak, tak. Trzeba będzie tak chodzić po prostu. Wielkie dzięki za inicjatywę. Idziemy teraz od pubu do pubu, żeby świętować przestrzeń publiczną Łodzi. To trzeba sprowadzić. Ja przyśpieję, że odbierałem już dzisiaj życzenia już z okazji Bloomsday różnych osób. No tak. Happy Bloomsday. Właśnie, czy możesz podpisać te dwie książki? Z najwyższą przyjemnością, tak. Tylko pewnie już tak, za drzwiami. No, za drzwiami. No, tak, czy tak, musimy się wynosić? Spokojnie, więc wybrońcie pani może. No to przynajmniej podpiszę. I przybyło publiczności. W czasie spotkania. Dobrze, super, jasne, że tak. Możesz. Dla was rzecz jasna, tak? No tak, bo to jesteśmy oboje. Wy macie też dużą rodzinę. Musisz zdradzać, jak słowo daję. No. Ojej, czekaj, żeby to, no 16 to jest 16, no właśnie, no dlatego to jest takie fajne. No. Łódź. Przekreślono i Maciej. To podobno jest taki zwyczaj, że trzeba przekreślać, okay. jak się sam podpisujesz. No dobrze, tak, dziękuję. Przepraszam, ale już myślałem, że godzina już jest po. Tylko podpiszę. Dzięki wielkie. Już. To. Wysłuchaliście Polska Fika, tym razem w Teatrze Komedii Impro w Łodzi. Rozmowa z Maciejem Świerkockim, tłumaczem i autorem książek. Do zobaczenia następnym razem. Do usłyszenia oczywiście.